A ja chodziłem pieszo na kursy, wszystko popsułeś. Co może ten, co nieco o tym masażu odchudzającym. Bo wiemy, zbliża się sezon. Jest sezon pełną gębą, mam kilka, bo w ogóle gabinet, aż. To jest takie specyficzne miejsce, tak prawo, dokładnie. To jest takie specyficzne miejsce, gdzie przychodzą leczyć się masażyści. Teraz tutaj. Właśnie dziewczyny, które tu przychodzą, mhm. Większość to są dziewczyny. Rynek masażu zdominowany przez kobiety. Ale w ogóle bańka się pali w rękach. I teraz pytanie jest, na wielu stronach do tej pory można znaleźć informację, że ktoś oferuje masaż odchudzający. Pytanie jest takie, czy coś takiego występuje w przyrodzie? No właśnie, słyszałem kiedyś taką bardzo ciekawą teorię, która oczywiście tak wszyscy jest... usłyszeli, co chcesz powiedzieć, że kto chudnie, tak? Że co, kto chudnie? Nie. W ogóle to nie był ten stary, suchy żart. Tylko słyszałem taką serio, ktoś podpierał się takim argumentem, że jak robi bańkę chińską, to rozbija komórki tłuszczowe i one wtedy sobie uciekają do krwiobiegu i on to wszystko wywala i wtedy się chudnie. Patrz, Artrix za nami jedzie. Już on nie prowadzi w Warszawie. No nie, ale taki gość się trochę podobny. Natomiast rzeczywiście przez jakiś czas zajmowałem się kosmetologią w masażu, można powiedzieć. Masażem w kosmetologii i w estetyce. I pracowałem w takim miejscu, gdzie rzeczywiście było trochę sprzętu i ogólnie manualnie pracowaliśmy nad rozstępami, nad bliznami, nad celulitem, więc tak, pod takim kątem kosmetyczno-estetycznym. I tam na szczęście nie było to reklamowane jako masaż odchudzający, ale śmiało można reklamować było to jako masaż wyszczuplający, bo takie rzeczy się działy, no tak. Te osoby w obwodzie traciły. Kilograma nic, waga ani drgnie, albo wody szły. Nawet jak mi się zdarzało potem już pracować na własną rękę i miałem sporo pacjentek, klientek, można powiedzieć, które miały masaż, robiły mi masaż bańką, plus łączyłem to z izometrycznym, trochę drenażowym podejściem i efekty były czasami wow. No bo efekty są wow. I naprawdę fajne jest to, że widać od razu po pierwszym zabiegu, że dzieje się bardzo dużo i efekt jest dość trwały. Tylko że właśnie nazywanie go masażem odchudzającym jest takim lekkim mijaniem się z prawdą. Jeżeli, ja jestem pewien, to jest w ogóle nie do zrobienia, ale jeżeli byłaby osoba, która by restrykcyjnie podeszła do diety, odżywiałaby się super, plus ćwiczyłaby, nie wiem, robiłaby po prostu wszystko, a druga osoba by robiła to samo co ona, ale chodziłaby na przykład na bańkę, efekty, nie wiem, wspomagania, odchudzania, wyglądu skóry, wszystko miałaby zdecydowanie lepsze. A to, to jest pewne, to nie? Tylko to jest nie do zrobienia, bo nie ma takich osób. Trzeba zrobić badanie. Bez sensu, w ogóle, bo to za dużo rzeczy bierze udział w tym. Jestem przekonany, że tak by było, ponieważ widziałem po prostu, jak pracując, jak szybko ludzie mieli efekty różne. Więc jestem przekonany, że jakbym tego nie robił z nimi, czyli kiedy na przykład nie pracował izometrycznie plus bańka, to oni by tak nie mieli. To jest jakby, to jest pewniak. No tak. Masaż wymagający odchudzanie. Wyszczuplający. Jaki masz jeszcze pomysł? Ujędrniający. Zwalczający celulit niech będzie. O, jak najbardziej. Co jeszcze? Nawet może być po prostu kosmetyczny. No tak, czyli jakby jest dużo alternatyw, dużo synonimów i są to synonimy, które nie oszukują klienta ogólnie. No nie. Czyli bo na pewno efekty wizualne ktoś będzie miał, ale waga
No jak ktoś będzie robił oprócz tego, to może drgnie, ale jakby by robił tylko masaże, nie ma takiej możliwości, więc po prostu głupio się później tłumaczyć. I w ogóle... Po pierwsze się tłumaczyć, ale dwa, że problem jeszcze leży w trochę czymś innym. Bo zauważyłem, że no generalnie ludzie lubią się zwalniać z odpowiedzialności za coś, więc już nieraz spotkałem się z czymś takim, że po co mi jakaś tam dieta, ćwiczenia, coś tam, mogę teraz jeść pudełko pączków dziennie, ale przecież chodzę na masaż odchudzający, więc efekty muszą być. A jakby był wspomagający, to znaczy, że proszę pana, trzeba robić różne rzeczy, tam proszę panią, a do tego jeszcze musi pan robić to, to, to i to i efekty będą takie i takie. Mega opcja. Nie ma czegoś takiego jak masaż odchudzający. Oczywiście gorąco was zachęcamy zarówno do korzystania, jak i wykonywania masaży odchudzających, wyszczupalających, modelujących sylwetkę. Natomiast proszę, nie nazywajcie tego masażem odchudzającym. Padek. Hubert wraca do gry, będzie nagrywał z nami nowe materiały i urwie dupę.